Teatru Polskiego Poza Polską w Polsce, sezon pierwszy 2023. I bohaterem tego pierwszego sezonu jest Polski Teatr Studio. Konkretnie w Oliwskim Ratuszu Kultury obejrzeliśmy 3 realizacje w formacie tak zwanego teatru telewizji. Były to kolejno Na Wileńskiej ulicy, Zapiski oficera Armii Czerwonej i Dom na granicy. W rozmowie po obejrzeniu zapisów telewizyjnych udział wezmą Renata Siemaszkiene, producentka, nie tylko, ale tak będę Cię tytułować na potrzeby rozmowy. Mirosław Marcinkiewicz, inspicjent i aktor, brał udział w wielu realizacjach teatru. I Edward Kizik, którego już wielokrotnie przedstawialiśmy z okazji naszego wydarzenia. Kierownik, dyrektor organizacyjny, aktor, reżyser, no krótko mówiąc, człowiek orkiestra. Kiedy rozmawialiśmy na debacie o Polskim Teatrze Studio, to mówiłem o kamieniach milowych, o ważnych wydarzeniach w historii teatru waszego, które szli przez 63 lata. Więc tam między innymi 1994 rok, czyli pierwsze wileńskie spotkanie sceny polskiej, pierwszy wielki festiwal. Następnie 2003, co pani Lila Kiezik mówiła, że jest to bardzo ważne wydarzenie, takie artystyczne, przełomowe, jeśli chodzi o pewne spojrzenie w ogóle na teatr. Prawda? Kartoteka rozrzucona według Różewicza. Na pewno maj tego roku, czyli uzyskanie statusu teatru zawodowego, ale myślę, że chyba także ważnym wydarzeniem jest po pierwsze z jednej strony powstanie TVP Wilno, bo najpierw musiało powstać, ale wasza współpraca podała wam możliwość współpracy bardzo konkretnej, czyli profesjonalnych zapisów waszych spektakli. Czy rzeczywiście można to uznać, pytam się panią producent, za bardzo ważne wydarzenie w dziejach teatru? No myślę, że tak. Znaczy te telewizji jest ważną częścią działalności teatru. Mamy corocznie 2 produkcje na pewno i po prostu liczymy jako to część naszej działalności i myślimy, że w przyszłości będziemy realizować także takie same i jeszcze lepsze. Ja tak od razu uzupełnię, bo z Renata zaczęła współpracę z nami akurat chyba drugą produkcję, czy trzecią nawet. Pierwsza produkcja akurat po powstaniu TVP Wilna była koprodukcja nasza z TVP Kraków, bo to było Zapiski oficera Armii Czerwonej. To była produkcja tworzona pod pierwszą rocznicę samej TVP Wilno, więc plus dodatkowo to było na 17 września i ta rocznica. Tak była wybrana data założenia. Tak naprawdę założone TVP było 17 września, więc i ta pierwsza produkcja. Mamy za sobą już 7 dokonanych produkcji. Jesteśmy producentem i współorganizatorem Teatru Telewizji Wileńskiej, z czego 2 produkcje już są na Teatrze Telewizji Polskiej, czyli dla TVP Kultury podane. I 8 produkcja jest produkcji, tak to jest nazwane? Tak. Czyli od Hendera, tak? Tak. No a mówię, zaczynaliśmy od Zapisek oficera i jak Renata wspomniała, 2 produkcje rocznie, to było Na Wileńskiej ulicy. Tak, 2 produkcje od razu, które były ogromną iniekcją moralną, iniekcją finansową w czasie pandemii, więc no to było takie, nazwijmy, dla nas było, dla mnie osobiste, to było zbawienie, bo byliśmy zamknięci, a to akurat dało szansę na pracę. Nie będę podważał pandemii samej, niemniej zawsze byłem tak sceptycznie odnosimy się do tych działań, więc dla mnie to było zbawieniem ogólnym. Ale teraz nie jest ich satysfakcji chyba jakoś. Nie, to oczywiście teraz już mamy nawet, to nie chodzi o satysfakcję moralną, to chodzi o satysfakcję teatralną, spełnienia tego, że no, musimy się pochwalić, wiem, że do tego byś doszedł, ale sam się pochwalę, że jednak za produkcję Dom na granicy otrzymaliśmy złoty ringot
Telewizji Polskiej z rąk pana wicepremiera i razem prezesa Telewizji Polskiej, więc ministra kultury i premiera TVP, przepraszam, i prezesa TVP za pana granicę. Więc to taki zaszczyt, także no, po dwóch latach mamy takiego, po dwóch, trzech latach współpracy mamy wiele radości. Szybkie efekty, bo myślę, że tutaj jest wiele walorów. Z jednej strony także też ten archiwalny, macie pamiątki i wiem, że pokazujecie, że to żyje, że pokazuje się również w kinie, tak? Niektóre zapisy. Wprowadziliśmy potem nazwę, że to był zwyczaj, ale po prostu no, chcieliśmy w kinach, w Wilnie, nie dlatego prezentować, żeby to stało się jakąś taką formą przekazu. Początkowo miało to być po prostu premiera, że dla premiery, że się zebraliśmy twórcy, aktorzy, artyści, reżyserzy, ale weszło, jak się okazało, to zwyczaj taki raczej, że odbywała się premiera w telewizji, a po bardzo niedługim czasie odbywała się premiera w kinie. No i tak zostało. Mirosław Marcinkiewicz, po raz pierwszy przy stole naszym do rozmów. Powiedz Mirosławie, jaka to jest różnica między występowaniem i byciem inspicjentem spektakla w tak zwanym żywym planie, a w produkcjach teatru, w telewizji? Bo myślę, że dla was wszystkich to było bardzo ciekawe doświadczenie, prawda? Dzień dobry państwu. Co mam do tego, co mam powiedzieć? Chyba, że jest inspicjentem, tak? Tak się pracuje, chyba też ciekawie, tak samo jak grać aktorem. Aktorem to jestem, nie jestem takim bardzo, chyba trzeci rzędu. Skromny. Akurat nie, no bo potrzebne były role takie trzecioplanowe, więc Mirosław zawsze był pod ręką. Dlatego grali się. Aktor podręczny? Aktor podręczny, tak naprawdę Mirosław skromnie mówi, no bo z Renatą tak naprawdę prowadzili. On jako inspicjent organizował cały przywóz, wywóz, organizację dekoracji, więc Mirosław w tym nie ma co skromnie mówić. No w sumie to była fajna zabawa i praca. Można było określić, że no fajnie czas się spędziło i spędza się nadal. Dawno już jestem w zespole studia teatralnego. No i było co ciekawe jest. Cieszę się, że został zawodowym w tej chwili, bo na początku to było jako na amatorskim poziomie. Zobaczymy, co będzie dalej. Panie producent, proszę powiedzieć, jak, no bo to w ogóle mocny strzał, tak szybko, tak dużo, prawda, tych produkcji. Właśnie weszliście tak bez jakichś specjalnych wstępów, przygotowań i tak dalej, od razu produkcję. Może na przykład Dom na granicy. Ile było w dni zdjęciowych, jaka to produkcja, ile osób zaangażowanych w to, tak właśnie ze strony producentki, jaki to jest wysiłek. Teraz to trzeba przypomnieć, nie? Albo na skalera, bo to jest jakby najświeższe. Dni zdjęciowych to na pewno była 5. Powiem inaczej może. Przygotowania nie są dniami zdjęciowymi, niemniej to jest także praca. My nie przypomnimy teraz ile, bo prawdopodobnie było 7 dni filmowych Doma na granicy, chyba Helwera były 4 czy 5 dni, czy coś takiego, ale mówmy też o przygotowaniach. Ja powiem tak, że nie mam etatowych wykonawców, więc Renata wykonywała z Mirosławem rzeczy, które zaczynały się od rana do wieczora i wszystko, co szło po drodze, to się nazywa producentstwo, ale w tym była nawet organizacja zwykłych rzeczy, takie jak obiady. Cztery razy więcej osób trzeba było, żeby to zrobić, abyście musieli ogarnąć wszystko od wniosków i papierów i budżetów i tak dalej do, jak Edward mówi, obiadów i zwykłych, bo ja wiem, grafiku transportu. A czym się różnią te spektakle żywego planu? Bo wiem, że Dom na granicy chyba ma najdłuższą historię. Najwcześniej był realizowany na scenie. Wileńska ulica. Jeszcze wcześniej, tak? Wileńska ulica. Renata u nas jest, pomimo że jeszcze przypomnę właśnie o nagrodzie, bo dla nas to było ważne. Naprawdę mówię, nie nagradzamy, my nie mamy tego w zwyczaju, że to jest medal czy co, po prostu taka uwaga w stronę Renaty. Renata bardzo krótko jest z nami, ale bardzo treściwie. To jest bardzo ważne dla teatru.
Tak samo bardzo krótko jest ten, nazwijmy, zwyczaj, czy jakby to nazwać, trend nasz Teatr Telewizji Wileńskiej. Na Wileńskiej ulicy spektakl ma ponad 20 lat, 21 chyba w tym roku. Drugie życie dostał, prawda? Tak, nie, on akurat nie dostał drugiego życia. Drugie życie to było akurat Dom na Granicy, bo Dom na Granicy nie był długim spektaklem, miał żywotność 3 lata. To była moja praca dyplomowa w 2009 roku. Skończone było w 2012 zagrane dla Mrożka w Gdyni na Raporcie 2012 roku. I to był koniec spektaklu. I odżywiło się to z, po 10 latach. Znaczy spadł za fiszę i wrócił. Wrócił w formie Teatru Telewizji, tak w cudzysłowie, dzięki rozpoczętej wojnie. Bo pierwotnie miał to być pomysł, był złożony pomysł dla TVP. Składałem osobiście jako po prostu upomnienie się 17 września, bo to można tak interpretować. W 9 roku akurat braliśmy to za podstawę, 39 rok, Ribbentropa-Molotowa pakt i tak dalej. Natomiast kiedy się rozpoczęła wojna, było raptowne przeformatowanie myśli teatralnej na wydarzenie dzisiejsze, że to, co się rozpoczęło w 39 trwa nadal, albo się powtarza, więc nazwijmy uniwersalność Mrożka znowu tu wyszła do góry i wzięła górę to. Chyba warto wspomnieć tu, w tym kontekście mam na myśli, o aktorach z Ukrainy, z Białorusi przy tej produkcji. Myślałem, że Wiktor Lafarowicz musiał specjalną zgodę dostać, prawda? Tak, akurat tu właśnie ciekawość była ta, że chcieliśmy, żeby był ukraiński aktor. Ukraiński aktor był dzięki ministrowi kultury Tkaczence. Tkaczenko zdaje się, tak? Ministra kultury, przepraszam, jeśli co to wykryjecie, ale bodajże tak, Aleksander Tkaczenko. Akurat dzięki jego lojalności i dzięki tylko jego zgodzie był wypuszczony z Ukrainy na filmowania. Więc tutaj Ministerstwo Kultury Ukrainy wzięło nawet udział w tej produkcji. Oczywiście ogólnie biorąc, nic by się nie było bez TVP Wilna, bo ich powstanie i pandemia nie sprzyjała, po prostu wymusiły na nich i na nas myślenie, co raptem robić. I to akurat propozycja dyrektora Cimowicza była bardzo na miejscu, bo zaproponował. I jak się okazuje, rzucenie czasem nas w wir realności, tej, która jest tu i teraz, skutkuje bardzo dobrymi efektami. Nie jesteśmy teoretykami, jesteśmy raczej praktykami. I kolejny raz to uświadamiamy, że to jest dla nas najlepsza nauczka, najlepszy sposób. Oczywiście dzięki telewizji, dzięki współpracy z tym samym naszym koproducentem, producentem, przyjacielem Mirosławem Bierazą, który technicznie ogarnął wszystko. Ja mówię technicznie, czyli organizacyjnie, kamery i tak dalej. Renata, Mirek, teatralne ogarnięcie oraz zwyczajne, no powiedzmy, ogólne producentstwo, takie ogólna współpraca wymusiła, że musimy tu i teraz działać, więc tak się odbywało to. I na koniec jeszcze pytanie o Noc Kerbera, bo widziałem jak na razie jedyne dwa wystawienia na scenie i one się różniły między sobą. Nie będę mówić czym konkretnie, ale wiemy, pewnymi akcentami, prawda? Czy wersja telewizyjna jest jeszcze inna? Jeżeli chodzi o ten akcent, co ja myślę w głowie, to chyba będzie jeden z tych dwóch. Znaczy, jeżeli mówimy o technicznych rzeczach, zawsze ta telewizja będzie się różniła. No tak, inny język, tak. Jeżeli porównamy, z czym można to porównać, ja myślę. Po montażu nie widziałem, nawet podobno już jest wersja pierwsza, ale ja jej nie oglądałem. Ale myślę, że to będzie pośrednictwo między zapiskami oficera, coś podobnego do szlejku, czyli bliskie kadry, bliska kamera, bliskie ruchy. Tak, tak, to bardzo intymne. Tak, tak. Natomiast ja już oglądałam. No więc może być. Też wiem, jak to wygląda. Wygląda estetycznie. No estetycznie czysto, tak można powiedzieć. Ta atmosfera i ta sala sceniczna, znaczy. Tak. Bo Wojtek poprowadził to tak bez ozdobników, koncentrując się na aktorach. Tak. Kamery to bardzo dobrze jakoś zafiksowały. No, mieliśmy ogólnie powiem jako, tak powiedzmy, producent z zasady, bo jestem dawno producentem, jeszcze nie mając teatru telewizji. Nasz teatr telewizji tym się różni, że jest tak naprawdę tani w produkcji.
produkcji, bo nie wychodzimy zbytnio na plener, bo można oczywiście rozwijać, teraz mam tak samo pojęcie reżyserskie telewizji, bo akurat kończyłem to, telewizją reżyserię też, więc można wychodzić z Helwerem i w plener, można i masowe sceny próbować nagrać, ale... Tła takie ponagrywać, może jakieś tam nawet przyjścia, wejścia i jakieś spacery. Mieliśmy trochę plenerów w Wileńskiej ulicy. Wtedy była pełna pandemia, wtedy były ulice zamknięte, to sprzyjało. Teraz, kiedy gramy już w takim zwykłym, realnym życiu, to jest bardzo trudne i bardzo kosztowne, sami wiemy o tym. Więc gramy taki prawdziwy telewizor, ten, który nie wychodzi, może nie powiem, że całkowicie ze sceny nie schodzi, bo to na granicy akurat nie był scenicznym wcale, a był studyjnym wydarzeniem, filmowaniem, ale to akurat jesteśmy tańszym produktem, niżeli, może tak, bardziej teatralnym niż filmowym. Znaczy, czyli teatr telewizji u Was jest bardziej teatralny, bo kiedyś przecież jak w telewizji polskiej zaczynał się teatr telewizji, to był grany na żywo. Była transmisja na żywo, bez żadnych dokumentów i tak dalej. I jeszcze w praktyce duble, powtarzanie scen, albo kojarzy nam się produkcja filmowa właśnie jeszcze raz i po 38 dublu, prawda, aktorzy gonią reżysera, bo już nie mogą, jak to u Was wyglądało podczas pracy. To był taki szybki rzeczywiście... Jeżeli chodzi o Dolne Granice, to się też różni trochę koncepcje reżyserskie. Rivera i Dom na Granicy, więc Dom na Granicy miał dubli, ile ja nawet tak pamiętam, to było setkami liczone, setkami, bo to były krótkie odcinki, krótkie momenty i to było przefilmowane. Znaczy ogólnie biorąc mówię, ponieważ mamy już 8, nazwijmy, produkcji, każda się trochę różniła. Takie produkcje bliskie kadry i mono spektakle, jak, no nie nazwę to pełno mono, ale nie mniej. Zapiski oficera, Szwejk, czy nawet teraz Helwer, Noc Helwera, były dublowane więcej, mocniej. Natomiast produkcje, które miały w sobie charakter bardziej realizacyjny, czyli na przykład powtórka z Czerwonego Kapturka dla dzieci, prawda? Kiedy była scenografia pełna i dużo ludzi. Tych powtórzeń było dużo mniej. Powtórzeń było dużo mniej, bo szło się scenami, od sceny do końca sceny. Dom na Granicy natomiast był typowy teatr telewizji współczesny, bo nie był na scenie robiony, nie był realizacyjnie robiony, niemniej tych dublów też było, też nie tak dużo, bo to nie był film. Mieliśmy między innymi pomysł Renaty, był trochę inny, jakby robić Noc Helwera w pomieszczeniu w pełni zamkniętym, inaczej mówiąc w plenerii takiej, jakby odtworzyć to według scenariusza. Byliśmy pewni, byśmy nie dali rady w 2 tygodnie nawet tego zrobić, gdyby tego było dużo. Rozumiem. I na koniec, no, bo to jest swoistego rodzaju fenomen. Nie znam drugiego takiego teatru poza Polską, który by tak blisko współpracował z telewizją, bo też TVP Wino jest jedyną polską telewizją poza macierzą, prawda? Więc macie tą niesamowitą zupełnie sytuację. Jak powiedzieliście, już 8 produkcji. Czy są już jakieś najbliższe plany? Czy w ogóle też patrzycie na repertuar z poprzednich lat i zastanawiacie się, o, może by jeszcze to wznowić, żeby mieć na pamiątkę i tak dalej. Jak na przyszłość ta współpraca może się rozwijać? No, mamy akurat w planie na jesień wyjść z nową audycją. Dla nas to jest ogromny zaszczyt. Jak wczoraj mówiłem z panem ministrem kultury, podziękowaliśmy dla Polski za to, że nie każdy teatr w Polsce ma swoją audycję. My natomiast będziemy mieli audycję teatralną o teatrze i niekoniecznie o naszym, a raczej o teatrze ogólnego pojęcia. Ogólne pojęcie jako teatr, fenomen teatru na Litwie i będziemy producentami i wykonawcami częściowymi tego, więc to jest naprawdę wielki zaszczyt, zobowiązanie wobec telewizji polskiej. Teraz na miesiąc? Nie, to będą 2 tygodniówki. O, to spore. 2 tygodniówki. To będzie 9 odcinków. Zobaczymy, co z tym będzie dalej. Natomiast jeżeli mówimy o produkcie typowo teatralnym, mamy w planie, mamy w propozycji dla dyrekcji Telewizji Polskiej i TVP Wino. Jak to zaakceptują? Raczej nie grzebiemy w starych rzeczach, żeby je odnawiać. Chyba to Jordanka pewnie będzie zrobiona? Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale będzie to na pewno
coś muzycznego. Muzycznego, kabaretowego. To akurat ja tak z Lilą Kiedzic, z mamą, chcielibyśmy nie powtórkę, a tworzyć nowe, z czego między innymi przykładem jest Wileńskie do siebie roku, że najpierw powstał teatr telewizji w formie muzycznego kabaretu albo kabaretowego musicalu takiego, a potem powstał spektakl muzyczny. Dziękuję bardzo. Renata Siemaszkiene, producentka i nie tylko, Polskiego Teatru Studio. Mirosław Marcinkiewicz, aktor, inspicjent i dobry duch teatru. Tak? Dziękuję. Tak. No i nieoceniony, jedyny w swoim rodzaju, człowiek orkiestra. Wybacz, że tak mówię o tobie, ale taka jest prawda. Bez ciebie byśmy tutaj nie byli. Edward Kiesik. Dziękuję. Dziękuję bardzo.